Cześć, to Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Miałam nieplanowaną przerwę, natomiast teraz wracam i słuchajcie, dzisiejszy film to będą trendy na wiosnę i lato tego roku. W mojej interpretacji, to znaczy wypisałam sobie kilka obecnych trendów i słuchajcie, ze swojej szafy wyciągnę rzeczy i zinterpretuję je na swój sposób. Słuchajcie, miałam nieplanowaną przerwę niestety, ale po prostu ten maj był okropny, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Mam wrażenie, że przez cały miesiąc byłam chora, albo jak nie byłam chora, to wiecie, nie czułam się na tyle dobrze, żeby nagrywać, albo musiałam nadrabiać inne rzeczy, po prostu generalnie. No, cieszę się, że w końcu czuję się lepiej. I do tego jeszcze żyję mniej więcej od miesiąca, słuchajcie, na budowie, za oknem. Nawet teraz mam panów, którzy gdzieś tam coś robią na elewacji budynku. Mam nadzieję, że to ma się już ku końcowi, bo naprawdę mam, słuchajcie, dosyć. Bardzo możliwe, że przez najbliższe kilka tygodni filmy będą się ukazywać w sobotę rano waszego czasu, a nie w piątek. Wynika to z tego, że po prostu muszę trochę nadgonić i generalnie, tak jak wiecie, zazwyczaj nagrywam jakby z zapasem, tak przez to, że byłam właśnie chora, zmiana pracy, mnóstwo innych rzeczy się działo. Niestety, ale tak to wygląda. Natomiast jak tylko będę mogła, to wrócę do wrzucania filmów w piątki, bo chcę dać tym osobom, które właśnie wolą w piątki oglądać, tą możliwość. Jakby każdy z nas ma różne przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o YouTube'a. Natomiast być może przez najbliższy tydzień, dwa, gdzieś tam te filmy się w soboty będą ukazywać. Słuchajcie, YouTube to jest jakby coś dodatkowego do mojego życia i nagranie każdego filmu to jest kilka godzin z obróbką i tak dalej, także no słuchajcie, staram się jak mogę. W każdym razie, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, zawsze mi to pomaga jakby wybierać następne filmy, które będę robić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, to zawsze piszcie w komentarzach. Jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Chciałabym osiągnąć 2000 subskrypcji w tym roku. Tak, w ostatnim moim filmie byłam, wiecie, bardzo podekscytowana, że jesteśmy na dobrej drodze, po czym dwa filmy ominęłam. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie zapraszam Was do oglądania, już nie przedłużam. No i tak, podobny film robiłam na jesień i powiem, że spodobał się i Wam, i dla mnie to była super opcja, żeby gdzieś tam starać się wyjść poza takie schematy normalne, bo te trendy, które sobie wybrałam wtedy, specjalnie część z nich była taka, która gdzieś tam jest poza moją strefą komfortu i zrobiłam to samo tym razem. Wybrałam, słuchajcie, 5 trendów. Oczywiście trendów jest dużo, część z tego to są mikrotrendy, część z tego to są trendy, które gdzieś tam jakby podlegają takim większym makrotrendom i tak dalej. Natomiast część z nich jest taka, do której się bardzo cieszę, część z nich wybrałam takich, które gdzieś tam stanowią dla mnie wyzwanie, bo na przykład są nie do końca w moim stylu. No ale o to chodzi. Chodzi o to, że po pierwsze chcę trochę wyjść z tej strefy komfortu i po drugie chciałabym, wiecie, może znaleźć kombinacje, o których nigdy nie pomyślałam. W tamtym filmie tak było dokładnie, więc zobaczymy. Trochę tutaj powiem szczerze, że zapisałam sobie, słuchajcie, te trendy, nie wiem, chyba te 2 tygodnie temu, bo miałam nagrywać film, a potem jakby się rozchorowałam. I jak dzisiaj popatrzyłam na to, to sobie pomyślałam, o, będzie ciężko. Ale mam pewne pomysły. Trendów jest 5. Oczywiście tych trendów jest miliard, natomiast ja wybrałam 5. Pierwszy z nich to jest coś, co mnie bardzo cieszy i co jest w ogóle dla mnie śmieszne, bo kiedyś na samą myśl o tej dekadzie miałam takie, o Jezus Maria, nie, wszystko było złe i tak dalej. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o lata 2000, które są cały czas bardzo popularne, tak to wygląda, natomiast słuchajcie, zaczęłam doceniać minimalizm lat 90. To jest właśnie pierwszy trend, o którym będę mówić i powiem Wam, że gdzieś tam jak się cofam do zdjęć z tamtych lat, to naprawdę jestem w stanie docenić minimalizm, jeżeli chodzi o krój tych rzeczy,
jakby stonowane kolory i tak dalej. No i tutaj, jeżeli chodzi o minimalizm lat 90., to i takiej interpretacji letniej, ja nie mam tego typu, wiecie, sukienek takich, na przykład sukienek na ramionczkach, które są długie i tak dalej. Może coś kupię, bo powiem szczerze, że te rzeczy zaczynają mi się podobać, ale póki co jakby to, co przyszło mi do głowy, to są, mam takie shorty marki Maison Kitsune, jeżeli dobrze ją wymawiam, marka francuska, więc. I to są shorty, które kupiłam, które mają mi zastąpić moje shorty z Uniqlo. Te shorty chyba pokazywałam w zakupach ostatnich. One wyglądają w ten sposób, one są prawdopodobnie z wełny, to jest jakby, słuchajcie, próbka z produkcji, więc one nie mają jakby metki, natomiast na tyle, na ile jestem w stanie powiedzieć. No i to też jest, wiecie, droższa marka. Nieważne, w każdym razie one są takie mniej więcej do kolana i są w kant i stwierdziłam, że do tego minimalizmu lat 90. będą super wyglądać. No i teraz, jeżeli chodzi o górę, to mam dwa pomysły. Albo wezmę t-shirt, taki bardziej obszerny, tylko że te t-shirty wszystkie mam w takich żywszych kolorach. Chociaż nie, mam taki t-shirt z Everlane, który jest, on jest taki, wiecie, bardziej kwadratowy, czyli jest dość krótki i szeroki i ma też dłuższe rękawy. I myślę, że do tego minimalizmu właśnie będzie dobrze pasował. Natomiast on jest w zielonym kolorze, takim stonowanym. Ewentualnie mam taką koszulkę z handem lnianą, taki ala t-shirt, który Wam pokazywałam, wydaje mi się, że w zakupach. I chyba to spróbuję, zobaczę, jak to będzie wyglądało, więc to jest jakby moja pierwsza myśl. No i zaraz Wam pokażę, jaką stylizację ostatecznie stworzyłam. Nie wiem, czy aż takie minimalistyczne te lata 90. mi wyszły, jak gdzieś tam miałam w głowie. Ale stwierdziłam, że ten top będzie spoko, tak jak mówię, jeszcze myślałam o t-shirtach, w sumie miałam na myśli dwa, o jednym wspomniałam, ale stwierdziłam, że ten top jest bardzo letni, bardzo możliwe, że w tym zestawieniu go założę, no i jest też w kolorze tak zwanym masełkowym, który w końcu, słuchajcie, dwa lata po tym chyba, jak przewidywano, że będzie popularny, w końcu zaczyna się stawać popularny. No i jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to top jest z H&M-u, on jest lniany i on jest taki, wiecie, ala t-shirtowy, natomiast on jest lekko przezroczysty, tak jak włożę, widzicie, rękę tu widać. I to mi się w nim podoba, bo właśnie czegoś takiego szukałam. Mam dużo takich topów, które są obcisłe, natomiast chciałam czegoś takiego luźniejszego. Włożyłam go do shortów. Shorty są z marki Maison Kitsune, jeżeli dobrze wymawiam tą nazwę. No i stwierdziłam, że założę, słuchajcie, baletki. Przez chwilę myślałam o mokasynach, ale stwierdziłam, że baletki wyglądają tutaj spoko. One są jakby z kolei jakby w nowej interpretacji, czyli mają taki kwadratowy czubek, natomiast są dość minimalistyczne, więc stwierdziłam, że to będzie tutaj fajnie wyglądać. I jeżeli chodzi o torebkę, to wzięłam tą torebkę marki Hamid, bo znów ona jest taka bardziej minimalistyczna, natomiast też jest na czasie i stwierdziłam, że w sumie fajnie mi tutaj to razem wygląda. Jakbym założyła czarną torebkę, to nie mam takiej, która moim zdaniem by pasowała jakby do całego tego zestawienia w takiej interpretacji lat 90., powiedzmy, mojej interpretacji. Także torebka marki Hamid, którą noszę albo w ten sposób, albo na troszeczkę dłuższym pasku, najczęściej na tym dłuższym pasku, bo jest wygodniejszy po prostu, natomiast mogę też ją w ręce nosić. I tutaj jest kwestia oczywiście metali, tak? Ta torebka ma takie dość wyraziste okucia, które są złote, no i założyłam dużą srebrną bransoletkę, założyłam srebrne kolczyki, których pewnie nie widać. W każdym razie mieszanie metali też jest gdzieś tam w trendach w tym sezonie i też nigdy mi to nie przeszkadzało, więc dalej wygląda to moim zdaniem dobrze. Ta jakby bransoletka, chciałam ją założyć, dlatego że ona, mimo że swojej dużej formy, to jest właśnie dość taka
minimalistyczna. Drugi trend to jest totalne przeciwieństwo tego, po co normalnie sięgam i generalnie to nie jest mój styl, to nie jest coś, co widzę i mam takie, o wow, to bym założyła, raczej wręcz odwrotnie. I tutaj mówię o trendzie, który powiedzmy, że roboczo nazwałam sobie rękodziełem, natomiast w domyśle to jest rzecz taka bardziej boho. Styl boho to jest, mówię, to jest zupełnie po prostu nie mój klimat, natomiast doceniam rękodzieło, doceniam jakby to, że coraz więcej rzeczy się pojawia, że wiecie, że rzeczy robione na szydełku, tudzież jakieś, wiecie, kamizelki takie sweterkowe, które są robione z tych takich kwadratów. Absolutnie nie mój styl, ale niektórzy ludzie wyglądają w tym absolutnie rewelacyjnie. No i generalnie, jeżeli chodzi o, tak jakby wracając do trendów jesienno-zimowych, to przezroczystości gdzieś tam cały czas są modne. Natomiast właśnie nowa interpretacja na wiosnę, lato to są takie rzeczy, które gdzieś tam są zrobione z szydełku, a przynajmniej w założeniu i mają, wiecie, takie duże oczka i są jakby te przezroczystości w ten sposób są interpretowane. Ja nie mam takich rzeczy, bo tak jak mówię, to jest w ogóle nie mój styl. Natomiast mam jedne kuloty, które są takie, powiedziałabym, że mogą gdzieś tam pod ten trend podchodzić, dlatego że one mają takie jakby kwiaty ale takie jakby koronki, coś takiego. Mówię tutaj o tych spodniach, to w żadnym wypadku nie jest rękodzieło, bo to są, słuchajcie, kuloty, które są z H&M-u, kupiłam je z drugiej ręki i jakby, no właśnie, są to rzeczy z sieciówki, natomiast jest to coś takiego najbliższego, co mi przychodzi do głowy. Do tego na pewno wezmę ten koszyk. Ten koszyk to jest akurat rękodzieło i jak widzicie, on jest przezroczysty, więc trochę się w ten trend takich przezroczystości wpisuje. To jest koszyk, który kupiłam będąc w Maroko i myślę, że te dwie rzeczy będą tutaj wyglądać dobrze. Przyznam szczerze, że myślałam o tym, o jakimś topie, który byłby bardziej w boho stylu, natomiast takiego po prostu nie posiadam. Więc prawdopodobnie do tego po prostu założę lnianą koszulę białą i tyle. Zobaczymy, może coś wymyślę innego. Powiem tak, trochę takie oszukane to boho rękodzieło mi wyszło. To znaczy rękodzieło mam na pewno tutaj. Przywiązałam sobie jeszcze do tego apaszkę, żeby było bardziej boho. Natomiast ta lniana koszula... Wybaczcie, że jest wygnieciona, ale len się gniecie, więc jakby to jest normalne. Ja lnu ogólnie nie prasuję, bo po co, jak go założycie, to po 5 minutach będzie wyglądał w ten sposób. Tak jak mówię, no to jest taka trochę bardzo naciągana interpretacja pod tytułem boho i rękodzieło, ale pracuję, wiecie, z tym, co mam w szafie. Boho to nie są do końca moje klimaty, co najwyżej, jeżeli chodzi o sukienki letnie, to może mam takie bardziej w klimacie boho, aczkolwiek też nie do końca. W każdym razie stwierdziłam, że tak jak planowałam, że w sumie wygląda to całkiem ok i na sobie mam te kuloty z H&M z drugiej ręki, tak jak wspominałam, koszulę lnianą, to jest koszula z Uniqlo, mam jeszcze białą też koszulę z H&M. Przez chwilę się zastanawiałam, którą założyć, bo ta jest krótsza, tamta jest dłuższa, natomiast stwierdziłam, że ta krótsza będzie tutaj wyglądać lepiej i słuchajcie, zapiłam ją tylko na dwa guziki, także jak gdzieś tam podnoszę ręce, to ona sobie swobodnie się otwiera. Wygląda to całkiem nieźle, to też jest jakby, widziałam dużo ludzi, którzy w ten sposób noszą koszulę albo wręcz na przykład tylko jako taka, wiecie, warstwa wierzchnia, że koszula jest zapięta tylko na ostatni guzik, a tutaj jest jakby swobodnie się otwiera. Tudzież właśnie jest tak w połowie zamknięta. To jest też gdzieś tam taki element trendów obecnie, który zauważam, że ludzie noszą i stwierdziłam, że tutaj będzie to fajnie wyglądać. Zwłaszcza, że te spodnie, one są dość, po prostu mają wysoki stan. Koszyk, rękodzieło w 100% z tym przepięknym, po prostu takim, jest taki przepiękny, półprzezroczysty. Uwielbiam ten koszyk, noszę go rzadko, bo on jest mało praktyczny, ale to jest taka moja jedna z
taki, wiecie, to jest jedna z moich po prostu pamiątek z wakacji. Jeżeli oglądacie mnie od kilku lat, to wiecie, że ja lubię sobie z wakacji przywozić właśnie pamiątki tego typu. No i tak jak mówię, apaszka jest vintage, kupiłam go ją lata temu. Zasadniczo bardzo rzadko ją noszę, bo ona jest takim cienkim szaliczkiem jakby. Ale pamiętam, że jak ją znalazłam w second handzie, to stwierdziłam, że nie mogę jej zostawić. No i do tego buty Mel by Melissa, stwierdziłam, że one tutaj właśnie są troszkę bardziej w takim boho klimacie ze względu na ten kwiat, który mają, no i na kolor. Następny trend to jest trend, który gdzieś tam w pewien sposób do mnie przemawia. On bardzo, tutaj jakby bardzo pokazuje to, jak, wiecie, kultura i jakby pewne wydarzenia, jak wpływają właśnie na modę i jakby i odwrotnie. I mówię tutaj, słuchajcie, o rzeczach sportowych, natomiast w stylu takim retro, w stylu vintage. To jest jakby rzeczy sportowe, to jest absolutnie nie moja bajka. Ja jestem z tych osób, które, wiecie, nie założą leggingsów wychodząc z domu, chyba żebym miała bardzo krótką drogę na siłownię, na którą nie chodzę, to może wtedy, natomiast absolutnie leggingsy, wiecie, leggingsy i spodnie, nie, te dwie rzeczy to nie jest to samo. Mam z tym bardzo duży problem tutaj, bo bardzo dużo kobiet nosi w Stanach leggingsy i wiecie, i nawet po prostu czasem jak oglądam jakieś filmiki na YouTubie właśnie tych takich twórców bardziej ze Stanów czy z tej części świata, to jest, że o, kupiłam leggingsy i one mają kieszenie, więc mogę sobie włożyć to i w ogóle, o Jezus Maria. I ja mam takie po prostu, o, to nie są spodnie. Ale to jest moje podejście i jakby, wiecie, każdy powinien nosić to, co chce i to, co mu się podoba. Natomiast ta moda sportowa w takim stylu vintage gdzieś tam do mnie przemawia, tak jak oglądałam sobie zdjęcia, to powiem, że nawet mam ochotę po prostu poszukać jakiejś takiej bardziej sport, takiego bardziej może polo sportowego vintage, gdzieś tam właśnie wyszukać w jakimś second handzie, to byłoby super. No i oczywiście tutaj jakby właśnie wspomniałam o tym, jak kultura i wydarzenia wpływają czasem na trendy. I w tym przypadku wydaje mi się, że dwie rzeczy wpłynęły na to, że między innymi ten styl gdzieś tam się, jakby to się pojawiło gdzieś tam w trendach. Jedna rzecz jest taka, że mamy Igrzyska Olimpijskie, a druga rzecz jest taka, że pojawił się film Challenger, nie mam pojęcia jaki jest tytuł po polsku, ale to jest ten film z Zendayą o tenisie. Widziałam gdzieś tam, wiecie, trailer i tyle, nie wybieram się na ten film. Natomiast wiem, że tutaj w Stanach jest jakby trochę podobnie odbierany ten film, tak jak było Barbie, że ludzie chodzili, wiecie, na oglądanie filmu Barbie przebrani na różowo. Tutaj mam wrażenie, że ten film właśnie Challenger powoduje, że ludzie zaczynają szukać spódnic tenisowych, że zaczynają szukać takich, wiecie, sukienek tenisowych i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o kontekst. No i tutaj, o ile właśnie bardzo mi się podoba jakby to, co widziałam w interpretacji projektantów, o tyle ja takich rzeczy nie mam na tą chwilę. Mam jedną spódnicę, którą sobie kupiłam, która, słuchajcie, pokażę ją Wam bardziej w zakupach. Natomiast to jest taka spódnica, która mogłaby gdzieś tam, wydaje mi się, że w ten trend gdzieś się wpisuje. I jest to spódnica marki Escada, Escada Sport, linia Sport, słuchajcie. I jest to spódnica, która gdzieś tam przypomina taką właśnie typową spódnicę tenisową. Oczywiście ona nie jest spódnicą tenisową, bo jest to spódnica jedwabna. Natomiast pomyślałam sobie, że mogę zacząć od tej spódnicy. To, co myślę, żeby założyć na górę, to jest po prostu prosty top typu racer bag biały. Wydaje mi się, że to może dobrze wyglądać. I gdzieś tam mam myśl, żeby spróbować założyć mokasyny, słuchajcie, i skarpetki do tego, ale nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. Nie wiem. Pomyślimy, zobaczymy. W każdym razie to będzie prawdopodobnie moja podstawa i zobaczymy, jak to wygląda. Gdzieś tam w głowie, wiecie, widzę to,
ale czasem to, co w głowie, a rzeczywistość, no różnie z tym bywa, nie? Dlatego tego typu filmy ja osobiście uwielbiam oglądać. Uwielbiam oglądać też filmy, gdzie gdzieś tam właśnie ktoś pokazuje, że taka była moja wizja, ale słuchajcie, to nie działa, więc zmieńmy to czy tamto. Jeżeli chciałybyście bardziej w ten sposób, na przykład niektóre filmy, żebym robiła, to dajcie mi znać, bo czasem tak jest, że gdzieś tam, wiecie, mam jakiś pomysł, a potem to absolutnie nie działa i trzeba pewne rzeczy pozmieniać. Dobra, słuchajcie, jest to trochę wyjście poza moją strefę komfortu, ale w sumie nawet mi się to podoba i może jakąś wariację na temat tego stroju założę. Nie wiem, co prawda, czy z czapką, czapkę ukradłam mojemu mężowi. Ja nie lubię nosić tego typu czapek, czapki z daszkiem, to nie jest jakby nie mój vibe, że tak powiem. Raz miałam epizod kiedyś, kiedy nosiłam czapkę z daszkiem, ale to było lata temu, więc nie wiem, czy to trochę nie za dużo, ale cała reszta bardzo podoba mi się, jak to wszystko wyszło. Zdecydowanie jakby połączenie tego białego topu z tą spódnicą wygląda super. Na początku chciałam inne buty założyć, ale stwierdziłam, że nie, że tutaj aż się prosi po prostu o sneakersy. Nie wiem, ta czapka to może być trochę za dużo. Tak może bym się lepiej czuła. Wiecie, jakby to się wpisuje gdzieś tam w cały ten styl na pewno. Może to jest trochę mniej taka vintage interpretacja, a bardziej taka obecnie sportowa. No ale wiecie, mogłabym może z butami trochę pokombinować, bo mam takie tenisówki z Novesty, które są takie kremowe i mają taką podeszwę, która jest jasno niebieska, więc może to by było takie bardziej vintage. W każdym razie podoba mi się i myślę, że sama bym jakby nie pomyślała, żeby te dwie rzeczy gdzieś tam połączyć, mimo że teraz jak to zrobiłam, to się wydaje oczywiste. Także na sobie mam, to jest top z H&M-u. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że mam ich miliard po prostu w różnych kolorach i bardzo, bardzo je lubię. Spódnica, tak jak wspominałam, to jest Escada Sport z drugiej ręki. Kupiłam ją niedawno, natomiast kupiłam ją w momencie, kiedy zaczęłam mój challenge, więc znalazłam bana na jej noszenie. Ale słuchajcie, niedługo, 3 tygodnie i będę mogła zacząć nosić. Do tego torebka JWP fioletowa, możecie kojarzyć z taką czarną mam. Tą kupiłam na początku roku i na razie miałam ją może ze dwa razy na sobie, natomiast myślę, że tego lata ją jakby ponoszę i stwierdziłam, że ona tutaj fajnie wygląda, dlatego że nie jest, wiecie, taką ciemną, kontrastową torebką, bo większość teraz mam torebek czarnych. No i gdzieś tam z tymi butami też koresponduje całkiem nieźle. Te buty mają w sobie właśnie i takie różne odcienie fioletu, no i też biel, w związku z tym dobrze to wszystko wygląda razem, moim zdaniem. Buty New Balance i czapka New Balance. I następny trend, słuchajcie, jak gdzieś tam te trendy przeglądałam, to stwierdziłam, że dokładnie wiem, co założę i jak zinterpretuję ten trend. I mówię tutaj o piżamie noszonej na co dzień. Ten trend w zeszłym roku już się zaczął w Europie, zwłaszcza chyba Kopenhaga była takim miejscem, które gdzieś tam zapoczątkowało noszenie. Tak naprawdę głównie to były takie spodnie piżamowe, takie trochę a la męskie, klasyczne spodnie piżamowe. Najczęściej niebieskie, bardzo często gdzieś tam w prążki. Spróbuję tutaj Wam wrzucić zdjęcia, o co mi chodzi. No i ten trend w zeszłym roku, on się zaczął i gdzieś tam ludzie, którzy powiedzmy, że bardziej modę śledzą, zaczęli gdzieś w jakiś sposób ten trend interpretować. On trochę ewoluował już powoli, natomiast spodnie piżamowe trochę weszły do mainstreamu. Teraz jak wejdziecie do każdej sieciówki, to wydaje mi się, że każda z nich ma albo takie bokserki, albo właśnie takie spodnie a la od piżamy.
Natomiast te osoby, które gdzieś tam powiedzmy, że modowo są trochę do przodu, najprawdopodobniej ten trend nosiły w zeszłym roku i teraz z tego, co widziałam na przykład na amerykańskim YouTubie, jeżeli chodzi o osoby, które gdzieś tam są właśnie zainteresowane modą, to idzie to trochę w stronę takich, o Boże, nie mam pojęcia, nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, słuchajcie. Po angielsku to się nazywa bloomers i to są takie spodnie, nie są spodnie, ale generalnie to jest taki element bielizny w formie takich spodenek krótkich, najczęściej z koronką i tak dalej. Jeżeli wiecie, jak to się nazywa, to mi powiedzcie, bo kompletnie mi po prostu polska nazwa wyleciała z głowy. Teraz próbowałam Google Translate używać i oczywiście wyszło nic z tego, więc jak możecie im przypomnieć, jak to się nazywa, to będę wdzięczna. Karta mi się zapchała, bo jak zwykle za dużo gadam. W każdym razie, wracając do tego tematu piżamowego, to ja mam taki zestaw spodni i koszule z Zary. Mówię o tym zestawie. Kupiłam, to jest śmieszne, te rzeczy z drugiej ręki. Te spodnie kupiłam najpierw, a parę miesięcy później znalazłam tą bluzkę. Spodnie lubię nosić same z czymś innym, bluzkę noszę tylko i wyłącznie w tym zestawie. Nie wiem czemu, ale po prostu w tym zestawie dobrze mi to wygląda. Sama ta bluzka jest taka, wiecie, okej. Nie jest to w 100% jakby ten piżamowy trend taki, który teraz obecnie znajdziecie w sieciówkach, natomiast to jest piżamowy trend w mojej interpretacji. Ja też czy lubię nosić razem i powiem Wam, że zdarzało mi się na przykład lecieć samolotem w tym zestawie i stwierdziłam, że to po prostu jest jeden z lepszych zestawów, słuchajcie, na podróż. Kto wie, może jak będę lecieć na wakacje pod koniec czerwca, w końcu w tym roku, to być może założę ten zestaw, aczkolwiek zobaczymy, bo będę brała, wiecie, małą walizkę, więc to się okaże, na pewno zrobię film z pakowania i może Wam pokażę właśnie wtedy jakąś może małą garderobę kapsułową zrobię albo coś w tym stylu. Kiedyś robiłam regularnie garderoby kapsułowe na tym kanale, a ostatnio w ogóle przestałam, więc może to jest dobry moment, żeby do tego wrócić. Słuchajcie, nie wiem, czy nagram ten film do końca, bo jak nie wiercą, to teraz włączyli coś innego, po prostu. Słuchajcie, mam już dosyć. W każdym razie, szybko może, zanim zaczną znowu robić cokolwiek robią. To jest piżama w mojej interpretacji. Tak jak mówiłam, po te spodnie sięgam dużo częściej, noszę je z różnymi topami, z innymi koszulami i tak dalej. Tą koszulę lubię nosić tylko z tymi spodniami w tym zestawie. Ta koszula tak naprawdę, ona jest trochę duża na mnie. Kupiłam ją w rozmiarze M, tak naprawdę S albo XS byłyby dużo lepsze, bo ona jest trochę duża, no ale tak to jest, słuchajcie, z rzeczami w second handzie. Wiedziałam, że chcę po prostu mieć ten zestaw, no więc stwierdziłam, że okej. Ona w miarę działa, natomiast ona jest bardzo luźna. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to, co robię, żeby to do końca nie wyglądało jak piżama, to przede wszystkim zawiązuję spodnie, one są na gumce, natomiast jak się je zawiąże, to trochę lepiej to wygląda. No i wpuszczam jakby część przednią piżamy do spodni. Tak to jakbym ją zostawiła, to by naprawdę wyglądała jak piżama. W sensie, mówię piżama, ale to nie jest piżama. No i tutaj zostawiam luźno jakby tą część. No i dokładam zazwyczaj tutaj też sporo złotej biżuterii. Sporo, w sensie, wiecie, dwa naszyjniki. Dla mnie to jest dużo. I do tego większe kolczyki. Kolczyki te mam akurat w tym, jakby tak czy siak nosiłam w tym filmie, natomiast na pewno bym jakieś większe właśnie złote kolczyki założyła, dlatego że wtedy to jakby ta piżama nie wygląda do końca jak piżama. Do tego sandały, które oryginalnie są z And Other Stories, natomiast kupiłam je z drugiej ręki. One już niestety, ale trochę już ta skóra, która jest tutaj na wierzchu, się starła, więc no powiem Wam, że dojrzałam, żeby kupić nowe sandały w tym roku. Natomiast te jeszcze ponoszę, bo bardzo je lubię. I klasyk, torebka JWP. Stwierdziłam, że lubię tą torebkę jakby w
tym zestawieniu. No i teraz słuchajcie, ostatni trend, który też jakby gdzieś tam sprawił mi na początku problem, dlatego że stwierdziłam, że w sumie to nie wiem, czy mam jakiekolwiek rzeczy, żeby coś stworzyć. Oczywiście, tak jak mówię, wiecie, podkreślam tutaj bardzo, to jest moja interpretacja i nie, jakby jeżeli coś Wam się podoba, to nie musicie, wiecie, mieć idealnie takich samych rzeczy. Na tym polega moda, żeby się nią bawić i gdzieś tam sięgać po rzeczy, które są, powiedzmy, że w danym stylu i interpretować je po swojemu. No i trend, o którym mówię, to jest trend na dziki zachód. Mieliśmy cottagecore, prairiecore, nie lubię tych nazw, ale no, tak one funkcjonują. Nie wiem do końca, czy to gdzieś tam do Europy dotarło, może nie, nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, to mi powiedzcie. W każdym razie to były takie właśnie, zwłaszcza prairiecore, to było takie bardziej w stronę właśnie takiego dzikiego zachodu i tak dalej. Natomiast teraz mam wrażenie, że w mainstreamie zaczęły być kowbojki. Słuchajcie, w Nowym Jorku wszyscy noszą kowbojki. Także to jest bardzo ciekawe. No i wiecie, jakby ten cały, wydaje mi się, że też podbiła to Beyoncé ze swoim nowym albumem Country. Też nie mam pojęcia nic na temat tego albumu, natomiast wiecie, gdzieś tam w kontekście takich myśli o tym, to mi przyszło do głowy. No więc ten gdzieś tam westernowy styl w jakiś sposób wraca. No i ja tutaj znowu nie mam takich rzeczy za bardzo, natomiast to, co przyszło mi do głowy, to mam, słuchajcie, taką przepiękną, długą sukienkę z And Other Stories, którą kupiłam z drugiej ręki w zeszłym roku. I ona jest taką sukienką warstwową i taką, że trochę mi się kojarzy z dzikim zachodem. Mam też kowbojki marki Sam Edelman, które kupiłam już jakiś czas temu. I ich w ogóle nigdy, słuchajcie, nie miałam na sobie, bo kupiłam je, no one są takie trochę ciasne. Kupiłam sobie spray, który miał te buty rozciągnąć, natomiast trochę się bałam go użyć. No i teraz, słuchajcie, stwierdziłam, że albo teraz, albo nigdy, bo po prostu jak mam ich nie nosić, to lepiej się ich pozbyć i je sprzedać. Więc może wypróbuję ten spray. W każdym razie z tym będzie wyglądać super. Powinnam mieć bandanę jeszcze czerwoną z mojego, słuchajcie, wieczoru panieńskiego, bo robiłam wieczór panieński w stylu amerykańskim, jako że to było przed tym, jak przeprowadzałam się do Stanów, jak już wiedziałam, że do Stanów się przeprowadzę, więc może bym sobie ją tutaj, wiecie, zawiązała. Myślę, że fajnie to może wyglądać. Zobaczymy. No ale słuchajcie, dziki zachód w mojej interpretacji. Ta przepiękna sukienka. Przepiękne buty, aczkolwiek słuchajcie, fajne jest to, że ona właśnie ma tutaj jakby widać trochę nogę, w związku z tym widać te buty. Buty są absolutnie fantastyczne, ale słuchajcie, miałam taki problem, żeby je włożyć. Normalnie myślałam, że po prostu to się nie wydarzy. Na szczęście miałam w zapasie jakby, w sensie buty, które ewentualnie mogłam zamiast tych założyć, ale udało mi się. Aczkolwiek chyba się przekonałam, że trzeba je sprzedać. Znaczy jak włożyłam je, to jest okej. To jest bardziej kwestia tego, że one są po prostu ze skóry, która jest absolutnie nierozciągliwa. I z jakiegoś powodu okazało się, że nie mam w domu łyżki do butów. To znaczy wydawało mi się, że mam, ale nie mogłam jej nigdzie znaleźć. Wracając do tego stroju, to sukienka jest, tak jak wspominałam, z And Other Stories. Kupiłam ją z drugiej ręki w zeszłym roku i jeszcze jej nie miałam na sobie. Jest bardzo, bardzo ładna, natomiast to nie jest coś, co raczej bym założyła na co dzień, tylko gdzieś tam wieczorem wychodząc, jakby jak chciałabym się trochę bardziej elegancko ubrać. Buty, te przepiękne kowbojki, to jest Sam Edelman. Kupiłam je 5 lat temu, wydaje mi się. No i tak jak mówię, ani razu nie nosiłam, natomiast powiem szczerze, po dzisiejszych doświadczeniach nie wiem, czy chcę je zostawić.
do tego zastanawiałam się, jaką torebkę, ale zdecydowałam się na taką, która ma tutaj, wiecie, jakby metal, bo nie wiem, gdzieś tam mi to gra. Te buty mają też takie metalowe elementy, one są co prawda srebrne, ale mieszanie metali to też jest jeden z trendów, więc jakby po pierwsze nigdy mi to nie przeszkadzało, a po drugie właśnie to też jest jeden z trendów. Torebka to jest Sea by Chloe, którą kupiłam też z drugiej ręki. No i słuchajcie, bandana, nie znalazłam tej czerwonej, o której mówiłam, natomiast znalazłam inną chustę, którą, słuchajcie, mam od dziecka. I jakby noszę ją rzadko, obecnie noszę ją, zazwyczaj ją biorę ze sobą, jak jadę na plażę, żeby po prostu sobie przykryć włosy. No i stwierdziłam, że tutaj będzie fajnie wyglądać. Także tak wygląda trend na dziki zachód w mojej interpretacji. To wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, jakie trendy Wam się obecnie podobają, jeżeli macie jakieś, czy w ogóle za tym nie podążacie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was i czy jeżeli podążacie za trendami, to czy właśnie interpretujecie je na własny sposób, czy raczej staracie się kupić rzeczy takie, wiecie, jeden do jeden. Dzięki za oglądanie, no i jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!